tej strony Shinton. No i dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować zmiany w kolejnym snapshocie 13... Tak, dobrze mówię. 13W38A oraz C. Wydaje mi się, że nie zmieniło nic się pomiędzy tymi snapshotami, ale jeszcze tego nie wiem dokładnie. No ale dobrze, zaczynajmy. Teraz mapy wyglądają trochę inaczej na item frame'ach. Gdy włożymy tutaj sobie pustą mapę, nic się nie dzieje, ale gdy włożymy taką mapę, która już jest załadowana, zrobię jakby takie, nie wiem, zakrycie klocka. No to tam się możecie pobawić, na przykład robicie tam takie wielkie pole, potem klikacie na tę mapę i macie taką niebieską ścianę na tam na przykład niebieskim klocku. No dobrze. I co się jeszcze zmieniło? Tak. Jedną rzeczą, która się jeszcze zmieniła, to jest Super Secret Settings. Dałam super tajne ustawienia. Niestety one mi bardzo dużo lagują. Mam nadzieję, że uda mi się Wam pokazać wszystkie, ale zaczynajmy. O, tak, lagi. Jak widzicie, jakby taki rozmazane wszystko jest, niedokładny widok. Gdzie słońce? Słońce jest takie, także rozmazane. Dobra, przechodzimy do następnego. A tutaj nie wiem, czy widzicie, bo w filmie słabej jakości, ale są jakby takie ładniejsze piksele. Takie dokładniejsze. Nie wiem, czemu ma to służyć, ale okej. Teraz znowu jest rozmazane, nie wiem, czy jest jakakolwiek różnica. Wydaje mi się, że nie. Teraz jest Minecraft cały biały. No nie wiem. Możecie sobie to zobaczyć. Niestety bloki wyglądają normalnie w rękach, ale gdy weźmiemy je tutaj, to już wyglądają inaczej. Nie wiem. Mogliby to poprawić. Dobra, następny. Aha, wróciliśmy do normalności. Następny. Następny to jest taki jakby trójwymiarowy, nie wiem. Też. Co to za muzyka? To chyba noworoczne. Okej. Nieważne. I lecimy dalej. Minecraft do góry nogami. Zastanawiał się ktoś kiedyś nad tym? Mi się wydaje, że można by było zrobić takie survival, ale i to było nawet spoko. Taki challenge. Ach, udało się. Dobra, następny. I mamy Minecrafta takiego... Nie wiem. Dlaczego te bloki świecą? Aha, bo są chyba zamienione kolory. Tak mi się przynajmniej zdaje. Wełna też świeci. No okej, dziwne, dziwne. Następny. O tak, ten bardzo mi reaguje. Jakby wizja z telewizora. Tak mi się przynajmniej dla mnie tak to się kojarzy. No ale dobra. Dalej, bo to mi reaguje. Już dochodzimy do końca, bo ich nie jest naprawdę wiele tych super tajnych ustawień. Znów takie inne piksele, nie wiem. Takie jakby obwódki wokół nich. Nie wiem, jak to nazwać. Okej. Co, znów telewizor? O, i to mi przypomina Minecrafta jak z jakiejś gry. No bo patrzcie tylko na to. Jakby z jakiejś takiej mrocznej gry. Nie wiem. Tron czy coś w tym rodzaju. Ale też mi to strasznie laguje. Czarne słońce. Czy to księżyc? Nie, dobra, to było słońce. Dobra, lecimy dalej. Tak, już dochodzimy do końca. Bardzo, bardzo spikselowane.
Nie wiem, co sądzić na ten temat. Minecraft czarno-biały. No to jest nawet przydatne. Okej. Lecimy dalej. O, wizja Creepera. Przynajmniej zdaje mi się, że to jest. Słońce jest brzydkie. Okej, lecimy dalej. Już dochodzimy do końca. Rozmazany Minecraft, to całkiem nieźle. Ten jest według mnie najlepszy, popatrzcie na to. Ale wydaje mi się, że to jest naprawdę fajne. Ale gdybym miał tak na co dzień grać w takim wyglądzie Minecrafta, to by mnie chyba rozbolało. I o, ten wygląd Minecrafta mi się bardzo, ale to bardzo podoba i na pewno, a przynajmniej tak sądzę, że kiedy wyjdzie Minecraft 1.7, będę na miejscu sobie normalnie grał. No bo piksele są ładniejsze. No. Dobra, lecimy. Tutaj na pewno nie zobaczycie żadnej zmiany, ale klocki są leciutko rozwiązane i wróciliśmy do normalności. Czysty Minecraft. Okej. Więc dziękuję wam za oglądanie. Jeśli film wam się spodobał, możecie zostawić pod nim lajka. Jeśli chcecie więcej takich filmów, możecie także zasubskrybować mój kanał i zostawić pod tym filmem komentarz. Mam nadzieję, że wam się podobało. Cześć!